wieczór Państwu. Za chwilę rozpocznie się najważniejszy mecz w tym stuleciu. UU rywalizuje z PU od początku wieku. Jak dotąd oba zespoły mają po tyle samo wygranych i dzisiejszy wynik przeważy szale zwycięstwa. Kotłuje, mija obronę, pędzi pod kosz i rzuca. Świetnie! 2 punkty! Gospodarze wysuwają się na prowadzenie. Wright robi mocny zamach, podaje do Bandy, piłka trafia do Reevesa. Ten przerzuca do Gracea, przejmuje Berg. Czujne oko sędziego czasem wyłapuje coś, co umyka przeciętnemu widzowi. Obejrzyjmy zatem ostatnie chwile meczu w zwolnionym tempie, tak jak to widział sędzia. Sibley kozłuje, lecz piłkę odbiera mu Cosley. Piłka trafia do Wrighta. West kozłuje w kierunku środka boiska. Spójrzcie na tę pracę nóg. Piłka do Kinea. Nie, przejmuje ją West. Co za gra? Tylko patrzcie! Berg wypada z gry. Na boisko wchodzi numer 17, Patin. Piłka znów w grze. Obrona bardzo się stara. Wypada kolejny zawodnik Politechniki. Zostało jeszcze tylko 30 sekund. Widzowie szaleją. Zamieszanie pod koszem UU. Hanna do Banty, rzuca West, jeszcze raz i znowu. Nic z tego, jeszcze raz i jeszcze raz. Wciąż nie trafia. Rzuca i jest! Nareszcie mamy. Nie, nie, nie ma punktów. Tak, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Rety, co za wspaniała obrona. Zawodnik przygotowuje się do rzutu. Czy mu się uda? Sekundy do końca meczu. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Merici rzuca i jest w koszu! To znaczy piłka w koszu. PU 36, UU 35 punktów. Posłuchajcie, jak cieszą się kibice PU. Niech zwycięska żyje nam.